dobry. Zapraszam do obiecanego podsumowania zagadek, którymi zajmowaliśmy się na naszym pierwszym spotkaniu wczoraj. No i pierwsze zadanie polegało na tym, że były trzy pudełka, tylko w jednym z tych pudełek był tort. O, taki piękny tort. No i pudełka były podpisane. O tych podpisach, o tych podpowiedziach wiedzieliśmy, że tylko jedna z tych podpowiedzi jest prawdziwa, a dwie są fałszywe. No i trzeba było wywnioskować, w którym pudełku jest tort. Więc w tym celu przygotowałem tutaj taką tablicę i bardzo sprawnie rozwiązaliście to zadanie, a tu zaproponuję troszeczkę inną metodę. Będziemy się zastanawiać, czy możliwe jest, że prawdziwe będzie to pierwsze zdanie, drugie zdanie albo trzecie zdanie. No i okaże się, że tylko jedna opcja jest możliwa. No bo popatrzcie, jeżeli pierwsze zdanie jest prawdziwe, to znaczy w tym pudełku jest tort, to te pozostałe dwa zdania są fałszywe. To znaczy, że prawdziwe musi być zdanie, że w tym pudełku jest tort, bo jeśli zdanie w tym pudełku nie ma tortu jest fałszywe, to znaczy, że w tym pudełku jest tort. A tu nie ma akurat sprzeczności, bo to zdanie brzmi w pierwszym pudełku nie ma tortu, czyli prawdziwe jest zdanie w pierwszym pudełku jest tort, tak jak tutaj. Ale tutaj jest sprzeczność, bo tort może być tylko w pierwszym albo w drugim pudełku, więc jeśli to zdanie jest prawdziwe, to to na czerwono nie może być prawdziwe, a zatem to na czarno nie może być fałszywe. Więc założenie, że pierwsza podpowiedź pod pierwszym pudełkiem jest prawdziwa, prowadzi nas do sprzeczności. No to jak to jest, jak to by było, gdyby podpowiedź pod drugim pudełkiem była prawdziwa, to znaczy, że w tym pudełku nie ma tortu, to znaczy, że tort jest albo tu, albo tu. Zdanie, jeśli to zdanie jest fałszywe, to znaczy, że w tym pudełku nie ma tortu. No ale jeśli to zdanie jest fałszywe, to znaczy, że w pierwszym pudełku jest tort. Więc mamy sprzeczność pomiędzy zdaniem, że w pierwszym pudełku nie ma tortu, które powinno być prawdziwe, i zdaniem w pierwszym pudełku jest tort. Jeżeli zdanie, że w tym pudełku nie ma tortu, jest tym jedynym zdaniem z trzech, które jest prawdziwe. No i w końcu zobaczmy, jak to jest, jeśli trzecie zdanie jest prawdziwe. Musi już tak być, bo innych opcji już nie ma. W takim razie w tym pudełku nie ma tortu. Tort jest albo tu, albo tu. To znaczy, że zdanie w tym pudełku nie ma tortu jest fałszywe. To znaczy, że w tym pudełku jest tort. A zdanie, że w pudełku pierwszym jest tort, jest fałszywe, to znaczy, że w tym pudełku tortu nie ma. I to się zgadza, to zdanie na czerwono zgadza się z tym prawdziwym zdaniem tutaj na czarno, czyli tort jest w pudełku numer 2. Natomiast to jest troszeczkę inna metoda niż ta, którą rozwiązywaliście to zadanie, ale wasza metoda jest oczywiście równie dobra, a może nawet lepsza, bo krótsza. No dobrze, to było jeszcze takie zadanie. Mieliśmy trzech przyjaciół, którzy wybrali się na wycieczkę. Nazywali się Michał, Wiktor i Piotr, a na nazwisko Abacki, Babacki i Cabacki, tylko nie wiedzieliśmy w jakim porządku. No i na podstawie tych informacji powinniśmy ustalić, jak nazywali się chłopcy po kolei. No dobrze. To mamy taką tabelkę i do tej tabelki mamy tutaj takie znaczki. Taki zielony ptaszek będzie oznaczał, że prawda, a czerwony krzyżyk, że nieprawda. No dobrze, Michał nie nazywa się Babacki, w związku z tym możemy tutaj, to ja muszę się przesunąć, możemy tutaj powiedzieć, że to nie może być prawdą. Ojciec Wiktora jest lekarzem, a ojciec Abackiego jest nauczycielem.
Jeżeli ojciec Wiktora jest lekarzem, a Abackiego jest nauczycielem, no to Wiktor nie może się nazywać Abacki. A, bo... Bardzo dobrze. Wiktor chodzi do siódmej klasy, a Babacki chodzi do szóstej klasy, więc Wiktor też nie może być Babackim. Tak, no to jeżeli tak, no to Wiktor musi być Cabackim. Nie mamy innego wyjścia, musi się nazywać Cabacki, no a w takim razie Michał nie może się nazywać Cabacki i Piotr zresztą też nie może się nazywać Cabacki. W takim razie została tylko jedna możliwość. Michał musi się nazywać Abacki. No a jeżeli Michał nazywa się Abacki, to Piotr nazywa się Babacki. Prawda? Bo już tutaj innej opcji nie ma. Bo każdy z chłopców nazywa się inaczej. No i to jest rozwiązanie naszego zadania. Zadanie wyślę wam też w formie plików, żeby każdy mógł sobie je obejrzeć, wydrukować, pochwalić się na przykład przed mamą i tatą rozwiązaniem. Dziękuję bardzo.